mamy właśnie nocne wyjście, bo słuchajcie, no w tym momencie mamy 32 stopnie, a tam mamy wielbłądy aż 4. Tam mamy księżyc. Przyjechaliśmy z powrotem do Side zobaczyć te zabytki w świetle reflektorów. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, może coś nowego znajdziemy. Przyjechaliśmy wieczorem, bo w dzień naprawdę jest masakra, tym bardziej, że córka chyba złapała jakiegoś wirusa tutaj. To cały dzień byliśmy uziemieni, tylko gdzieś tam z synem mogłem ponurkować, pobawić się w basenie. No i tyle, no co, pokażę wam teraz, jak to wygląda w nocy. Naprawdę jest 2 albo 3 razy więcej osób niż w dzień, nie? To jest tak fajnie podświetlone, to nie do końca. Chcesz zejść? Nie? Nie bardzo. U góry restauracja. Dobra, idziemy. Gdzie to nie było? Jesteśmy koło tego koloseum, nie wiem, jak to nazwać. Nawet nie wiem, co to teatr był chyba, nie? Teatr Apollo. Nie, świątynia Apollo. Świątynia Apollo. No i tutaj będzie wszystko bardzo pięknie widać. Ale kwiatki pachną. Ten też. Patrz. No. Tato. Chcesz tatu? Chcesz? Sobie wybrać? Jesteśmy w salonie tatu. A pod spodem mamy stare miasto, stare kujki. Super. I mamy stare miasto pod spodem. Zobacz. Ale to super wygląda, patrz, przychodzące te filary tutaj przez podłogę. I tutaj jest, wszystko jest pod szkłem. Ale super to wygląda. Mozaiki jakieś. Jestem ciekaw, jak to kiedyś wyglądało. Mamy zabytki. I mamy też jakieś nowoczesne rzeczy. Oczywiście nastawienie tylko i wyłącznie na sprzedaż i handel. Patrz, chodź, robisz, to jest. Każdy budynek praktycznie. O, tutaj nawet jest. Wilgoć jest spora. Szkoda, że nie zrobili żadnych odpowietrzników, żeby to nie widać nic pod spodem. By to robić, to też nie nagrasz, nie? No. Pozwolą. Co? Pozwolą, bo nie wiem, czy nie będzie osobne miejsce, nie? Niektóre są otwarci, nie? On powiedział, że oni nigdy nie zamykają. No i cały czas są otwarci. No kurde, zobacz, bo to
ludzie dopiero teraz wychodzą. My byliśmy w dzień i myśleliśmy, że jest dużo ludzi. Ale oni powiedzieli, że on w ogóle kiedyś się skończy, to się skończy. Mówi, raz mieli, że skończyli o drugiej w nocy, a raz mieli, że w ogóle nie skończy i cały czas się wymienił. A co was nie zniszczy? Czekaj. Tu sklepy się nie zamykają, nie ma szans. No to się dobrają. No to się Darek, chodź. Daj mamie rączkę. Chodź, się pokażę, chodź. Piękny. Jeszcze ciekawe, co tu było wcześniej. Nie wiem, no ale zobacz, mozaika jest. A my dalej sobie idziemy. No i zabytki. Fajnie to wygląda. Budynki są na takich filarach nad miastem. Super to wygląda. A mamy księżyc. Ale czemu słońce świeci? A to stare miasto? No, uwaga. Ale czego stare miasto? Patrz, tam nawet rura jest od wodociągu. Taka technologia. Tysiąc lat temu, tysiące, nie wiem. Nie, tam nie. Dobra, wracamy. O, tam w środku nawet jest podświetlone, czekaj, kiedy nagrać. Cześć. Idziemy? No wiem, widzę właśnie. O, z 15-20 metrów wysokości. Stop, stop, Robert, stop, na zdjęcia robię. Dobra. Stop. Wieczór i coraz więcej ludzi.